Witam serdecznie, gramy Casual. Miki Barak. Nie mamy karty, ale gramy Ewa. Ewa się nazywa Amit. Sufito. Eli. Miki Barak się nazywa Eli. I nie licytują, nie grają w brydża. Dlaczego oni nie chcą grać w brydża? Trzeba licytować. Jeszcze raz. Petuo. No to gramy Petuo. O. I mamy karto. I powiemy jedno karko. Co to jest Petuo? Petia Bułgaria. To Piotruś chyba. Yanguan Kitian. I Wicki. Wicki. Prywatne. Niedawno założone konto. Trzy karo. No to ja pasuję. Nie mam na więcej. Jakby tak powiedzieć, czemu nie gramy w kiery albo w piki? Jeszcze mnie wyrzucił. Jeszcze mnie wyrzucił. Powinien mieć 5 kar. Powinien mieć 5 kar. Powinien mieć 5 kar. Powinien mieć 5 kar na podniesienie do 2. Mógł dać kontrę wskazującą 4 kara, 4 piki. 4 kiery, 4 piki. Kontrę negatywną. Otwarcie miałem, kara miałem. Oczywiście powiem trzy kiery. Oczywiście nie powiem trzy kierów. Co to jest górny kapelusz? Gramy, muszę z psem zaraz iść na spacer. No. Tu jest 15. Ja mam 4, 19. Zobaczymy, jak figury pikowe. Ten ma w pikach 7. No teraz powinien zagrać w trefla. O, ten pokazał punkcik. Teraz do waleta trzeba zagrać. Uciekł mi. Dziesiątka została. Dobra. Zagraj w trefla. W pika. Bardzo proszę. Pasujemy dziesiątkę trefl po prawej. Dziesiątkę kier, przepraszam. Impas się udał i wygraliśmy.
Co to moje uciekło? Mimo niekorzystnych kierów. Ale nie mamy z kim grać, kolego z Chin. Jest Gohan, a to teraz po prawej nie ma. Free Palestyna to z Turcji, no widz już. No to cztery kiery. Ja mam 14, on ma 11, tu już jest 25. Kar trochę ma. Jest. Asa Hadac. Pięknie. Minimalist. Ekspert. No ciekawe. A ja maksymalist. Hop. On powinien mieć 11-12, nie powinien mieć więcej. 4, 8 i 5, 13. Miła niespodzianka. Do oddania jest pik, trefl i kier. Uciekł. No i dobrze, że uciekł. Naturalnie się im pasuje. To to jest Easy Ruler. Ekspert z Singapur. No pięknie. Teraz się wyjaśni. Wyjaśniło się, że trzeba oddać trefla. Jak ten weźmie, to nie może wyjść w to, co ja bym nie chciał. Nie jest dobrze. W trefla nie może. W pika, bardzo dziękuję. As. No i teraz mogę mu wyimpasować te kiery. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Bierzemy asikiem. I impasujemy mu te kiery. O, aku przyszło. Adalet. Oj, z Turcji. Patrz, Adalet, jak ja gram w tego bryża. Impas 100%. Kara się odłożyła. Musiałem najpierw zagrać pika przed ściągnięciem kieru, bo byłem odkryty w trefle. Tu został na dole jeden kier do przebicia trefla. 8-5. No niektórzy nie wygrali, nie będziemy patrzyli jak. Moja ręka nie nadaje się do gry w kiery i fliki. Co prawda aku, a jestem na stole rządzę, więc mi nikt nie wyrzuci. Przetrzymałem wszystkich. Nie mam starszej czwórki.
Ciekawe, czy ma obie, bo jak nie, to w jednym kolorze mam tylko 5 kart. Policzmy lewy, dwie pikowe, dwie kierowe to 4. Trzeba dziewiątkę zachować. Próba wzięcia na damę i odwrót w karę. Udało się. To nam nie przybywa lewy. Mamy dwie, trzecia, czwarta, piąta, szósta. No, próbujemy wyrobić lewy karowe. Pierwsza próba nieudana. No, to mamy tak, dwie karowe, treflowa, kierowa, jeszcze liczymy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no, daj do pika. Ile mamy lew? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sprawa wygląda tak, że jak pójdziemy tam, to już nie bierzemy tego. Ale się skiepściłem. No i ten da lewe pikową teraz. 60 pik jest po prawej. Dama kier pod impasem był, ale mnie oszukali. Trzeba było grać przez trefle. Wziąłbym 4 treflowe. Chciałbym 4 treflowe, 2 kierowe to 5, 2 pikowe to 8. Trzeba było grać jednak przez trefle, tref w koło. No. Kolega z Chin wygra to. A ja to kontruję. A ja to kontruję na słuch i zbieramy. Dwie kierowe, treflową i w karach coś. Tyle kierów. Treflowa może mi uciec. A jednak.
pika go spotka szczęście, bo ja podkładam damę, walet poszedł. O. I treflem wyrzucam. Ajajajajaj, a my mogliśmy wziąć dużo. Przegraliśmy rozdanie, wygraliśmy, oddawaliśmy dwa piki. Ojejejejej, mogliśmy wziąć 5 kierowych, 4 treflowe to 9. Oddawaliśmy trefla tylko i... Dama kier traci na wartości. 5 kierowych, 4 treflowe, 9, a skara 10. Figury karowe zyskują na wartości. Wolę być rzeźnikiem niż baranem. Braliśmy pikową, dwie karowe. I tref do waleta. Tref do szóstki nawet można. No trefl. To jeszcze raz. Dama. Nie, to ten kontrował. Reszta nasza. Aja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 j
No można tak. Przebij kiera. Impasuj karo. Przebij kiera. I impasuj karo. Bez dwóch za 300, to opłacalne. Przegraliśmy 7 i 8. Braliśmy 3 karowe. No ja bym zawistował na te cztery piki. Byśmy wzięli trzy karowe. Asa pik byłby bez jednej. I to przegrali rozdanie.
No i w kino. Po co w trefla koleś? Na szczęście przybił, bo potrzebował stamtąd grać. Jak ściąga kiery i ma dobre trefle, to wygrał. I graj w trefla. Swoje. Kara dobry. Chyba, że mój makiera na promocji. Teraz to mam czyste bez atu. Trafiłem. Daliśmy dwa i dwa trefle. On wygrałby te dwa trefle. A tu bez konterki. Zagra w króla, to wezmę damy karo. Ósemkę chcę zobaczyć. Nie zobaczyłem ósemki. Oj, 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 oj. Ósemka z damą została. Znaczy ósemka z asem. Ten bierze, będziemy sobie przebijać. Jak wezmę 4 przebitki króla tref, to będę miał 8. O! Piknie. Potrzebuję 4 lewy. Przebiję damy karo.
Czy walet tref jest, no walet tref nie jest lewą. Jedna, druga, trzecia. No nie mogę oddać dwóch kierowych. Z jednej mam pewne. No ma ósemkę z asem. Weźmie lewe, wyjdzie w coś, no. No to slow, bo pomyśleć nie wolno, tak? To slow. Spieszy mu się gdzieś. Przegraliśmy 1 i 4. Do oddania 3 kiery. Tu pur, znaczy pur. Jak wezmę 6 karowych i 2 pikowe, to 8. Kiedy się źle podzieka, się oddaje 4 lewe atutowe, to jak można wygrać? Dobra, piki trzymamy, as jest po prawej. No daj dyszkę. Raz, dwa. Liczymy lewy. Wzięliśmy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oglądamy dziewiątkę i dziesiątkę karą. Ajajaj, jak ma pecha w życiu to.
Kara wyrzucona, no niestety. Dobrze. Dobrze. I co teraz? Zagraj w trefle. Trzymam karo. A jak masz karo i dwa trefle, to ty przymusi. Nazwał go beginnerem, a sam wyrzucił dziewiątkę karo. Czy ja jestem beginnerem? No, kara się podzieliły przeciwnikom 0-6. Wygraliśmy 0-8. Idę do domu. Czy ja mogłem to wygrać? Gdybym położył króla tref zamiast waleta. Everyday. Cameron, idziemy do domu.